Szanowni Państwo, miałem pierwotnie odczytać tylko apel, który Komitet Honorowy przygotował na początek kampanii wyborczej. Ale po tej prezentacji nie odmówię sobie paru słów, komentarza do tej listy osób, którą Państwo usłyszeliście. Tak się złożyło, że mogłem konstruować ten Komitet Honorowy. Wiem, że nie są tu wszyscy, którzy powinni być z racji swoich życiorysów, poglądów, zapatrywań. Nie do wszystkich udało nam się dotrzeć. Przeprowadziłem dziesiątki rozmów i były to jedne z najpiękniejszych rozmów, jakie prowadziłem w ostatnim czasie. Układały się one w takie trzy odpowiedzi na propozycję wstąpienia do komitetu. Pierwsza to była taka, nie wiem, czy jestem godny, ale bardzo chętnie, ale bardzo chętnie. Druga grupa, z wielką przyjemnością, bardzo chętnie. I trzecia grupa, bardzo często one były łączone, będzie to dla mnie wielkim zaszczytem i honorem. Myślę, proszę Państwa, że ten honor jest dwukierunkowy. Z jednej strony my jesteśmy komitetem honorowym naszego kandydata, doktora Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej strony my mamy honor być jego komitetem honorowym. W tych rozmowach pojawiły się także elementy, bo to nie kończyło się tylko tą deklaracją przystąpienia do komitetu, bardzo często były to dłuższe rozmowy, pojawiał się element, który mogę określić jako wielka przemiana, która dokonała się w nas. Tej grupy, która prywatnie popierała Prawo i Sprawiedliwość, prywatnie popierała Lecha, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, naszego prezydenta, nagle pojawiła się po 10 kwietnia taka głęboka potrzeba wyrażania tego w przestrzeni publicznej. Tak, my chcemy zademonstrować, że popieramy ten sposób myślenia o Polsce, o miejscu Polski w świecie, o sposobie organizowania życia w naszym kraju. Życia narodowego państwa. I wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówili, że te kampanie musimy prowadzić bardzo spokojnie. Nas pośrednio tylko interesują inni kandydaci. Bo my mamy swojego kandydata, najlepszego, jaki w tej chwili wśród nas Polaków żyje. Tylko on ma interesy. Moich rozmów z przyjaciółmi, no różnych i z kolegami w różnych środowiskach wynikało, że mamy wielu wybitnych polityków, ale mamy dwóch mężów stanu. Po 10 kwietnia został nam jeden. Polityków mamy wybitnych. Mamy wybitnych polityków, bo co charakteryzuje wybitnego polityka? Że dąży do uzyskania władzy po to, żeby urządzać życie w kraju według sił, które go wyłoniły do kierowania państwem. To jest cel polityka. Polityka. Utrzymać władzę, wygrać następne wybory. I takich polityków mamy wielu. Ale męża stanu mamy teraz jednego. Bo dla męża stanu ten cel jest ważny. Ale to jest tylko środek. Środek do tego, żeby budować przyszłość narodu i państwa w długiej perspektywie. W długiej perspektywie, żeby budować potęgę dla swojego kraju, swojego narodu w Europie i świecie. To jest cel, to jest zasadne.